Panie prezesie, jesteśmy na gali finałowych wyborów Miss Mazowszu 2022. Nie mogę pana nie zapytać, jeżeli chodzi o wrażenie z dzisiejszej gali. Pan jako twórca danego konkursu, pana zdaniem, jeżeli chodzi o kandydatki, które wzięły udział właśnie w tym konkursie, pan dzisiaj wręczył dwie zielone karty. Dlaczego? Bo jest tylko 5 tytułów, a uważam, że takie dziewczyny również zasłużyły na dalszy etap w konkursie i dlatego te zielone karty, no bo były takie jakby mocne zgromadzenie pięknych kobiet, że musiałem dać dwie zielone karty. A proszę powiedzieć, dzisiaj akurat był z panem przeprowadzony wywiad właśnie w trakcie gali. Jakimi cechami lub kategoriami dana miss tego czy innego województwa powinna się wyróżnić? Czy mógłby pan to chociaż w skrócie dla naszych widzów podsumować? Tak, no dla mnie kobieta to powinna być kobieta, która ma aspiracje w życiu, dążenia do wyższego, do większego i przez swoje działanie potrafi inspirować inne kobiety. A czym pan kierował się około ponad 20 lat temu, kiedy pan właśnie wpadł na ten pomysł, aby właśnie stworzyć dany konkurs tak naprawdę? Że właśnie dzięki panu cała Polska tak naprawdę właśnie może podziwiać to piękne kobiece. No, myślę, że ja nie wymyśliłem konkurs piękności, tylko konkursy piękności mają już nawet w starożytnym Rzymie były konkursy, były bale na dworach królewskich, konkursy piękności, może się inaczej nazywały, ale konkursy piękności są elementem naszego życia i tylko one się dzisiaj zmieniały, że nie chodzi o same piękno zewnętrzne, tylko wewnętrzne i osoba, która potrafi coś powiedzieć na zewnątrz i powiedzieć, że warto w tym wszystkim, że to nie jest tylko piękno takie, no jakbym powiedział, nawet puste. Nie, nie o to nie chodzi. Chodzi o to, ma być głębia, ma być szacunek do innych osób i ma być przede wszystkim coś takiego, dążenie do wyższych celów. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, jak to jest? Osoby, które właśnie dzisiaj zdobyły poszczególne tutaj tytuły, czy Miss Mazowsze, czy pierwsza, druga, trzecia, czwarta wice Miss Mazowsze, oczywiście przechodzą do kolejnego etapu. No właśnie, kiedy będą kolejne półfinały i finały, oczywiście mam na uwadze konkurs Miss Polski. Tak, no finał Miss Polski, czy Festiwal Piękna, który się odbywa w Nowym Sączu od 15 do 17 lipca. Jest finał naszego wydarzenia, a jeżeli chodzi o następny etap, to są ćwierćfinały w Warszawie i półfinały też, które odbywają się w Warszawie w najbliższych dniach.